Witam Państwa bardzo serdecznie, Magdalena Rutkowska-Odera, oczywiście Wróżka i Energetyka dnia 22.03.2019 roku. I proszę Państwa, kto jeszcze wczoraj nie odczuwał wiosny, to myślę, że dzisiaj już wiosnę odczuwa, szczególnie, że jesteśmy pod wpływem wibracji numerologicznej 1, czyli bardzo silnej energii. Również jesteśmy jeszcze pod wpływem pełni, bo wczoraj o godzinie 2.43 była pełnia Księżyca, więc ona również na nas działa. Więc w dalszym ciągu może nam być troszeczkę trudno zasnąć, czy nawet jak dobrze śpimy, to bym powiedziała, zasnęliśmy, to możemy się na przykład budzić. Możemy czuć różnego rodzaju pobudzenie, możemy czuć również nadmiar energii. Ja bym powiedziała, no to bardzo dobrze. Ten nadmiar energii przy wibracji 1 przełóżmy na działanie, proszę Państwa, na działanie. Dlatego, że jeszcze tutaj bardzo ważna informacja, 22 daje czwórkę, czyli działanie. Działanie takie, bym powiedziała, bardzo szczegółowe. Czyli dzisiaj na przykład możemy rozpisać plan swojego życia, tak? Plan swojego życia, jak my na przykład widzimy dalej swoje życie. I na przykład, proszę Państwa, jeszcze tutaj wtrącę troszeczkę nie na temat. Ja może poświęcę całkowicie taki jeden filmik, proszę Państwa, na temat mapy marzeń, bo ja przeglądając różne wiadomości na temat map marzeń usłyszałam, że mapę marzeń robi się, niektórzy robią właśnie, czy robili nawet 21 marca, w pierwszy dzień wiosny i w pełni księżyca. Proszę Państwa, ja jestem, można powiedzieć, pomimo, że dobrze wyglądam i w ogóle jestem taką wróżką, bym powiedziała, trochę z starej daty. Ja wiele lat uczyłam się astrologii, proszę Państwa, i energetyki u nauczycieli z całego świata, naprawdę, kiedy jeszcze w Polsce ezoteryka raczkowała. I zawsze miałam do tego bardzo dużo pokory. I oczywiście, proszę Państwa, nie mówię tego negatywnie, żeby to nie było tak, że kogoś krytykuję. Absolutnie nie jest to na zasadzie krytyki, proszę w ten sposób tego nie traktować. Natomiast, proszę Państwa, kiedy się robi mapę marzeń, i proszę to jak gdyby zapamiętać, mapę marzeń, kochani, się robi w pierwszym wiosennym nowiu księżyca w znaku barana. Baran zaczyna się, znak barana, 21 marca, rzeczywiście, ale wczoraj nie był nów, a była pełnia księżyca, kochani. Czyli dopiero, proszę Państwa, robimy w nowiu księżyca mapę marzeń. I z tego, co się orientuję, ja co prawda tutaj na karteczkach chyba sobie tego nie rozpisałam, kiedy jest nów księżyca w znaku barana, ale z tego, co pamiętam, to albo 5, albo 6 kwietnia, czyli my nie robimy w marcu, tylko w kwietniu, wtedy, kiedy jest pierwszy nów księżyca w znaku barana. I tak jak powiedziałam, postaram się przygotować dla Państwa specjalny filmik na temat mapy marzeń. Ja mapę marzeń robię od wielu, wielu lat i mogę powiedzieć uczciwie, że 80% tego, co sobie na tej mapie narysowałam, nakleiłam, napisałam, proszę Państwa, dzieje się w rzeczywistości. Może nieraz nie w ciągu roku, ale się dzieje. Ale proszę Państwa, rozgadałam się. Wracam do 22.03, czyli proszę Państwa, róbmy różne plany naszego życia, takie bardzo szczegółowe, rozpisujmy nasze działania. Możemy oczywiście też myśleć o celach życiowych, ale jak gdyby rozpiszmy je na małe, żeby wielkość jednego celu nas nie przeraziła. No i proszę Państwa, w ogóle taka magiczność w tym dniu, dlatego że mamy dużo wpływu siódemek w dniu dzisiejszym, bo na przykład 22 plus 3 daje siódemkę, tak? Czyli to również jest dobry czas do różnego rodzaju działań magicznych, czy chociażby medytowania, czy chociażby robienia magicznych rytuałów. Raczej już, chociaż jeszcze dzisiaj na zaczynanie czegoś, ale już na przykład jutro, bo już będzie po tej dobie około pełniowej, już raczej do czegoś, co
maleje. I kochani, dla Was inspiracja z kart, inspiracja na dzisiejszy dzień. Na dzisiejszy dzień chcę się doskonalić. Pragnę pozbyć się starych, negatywnych przekonań. To nic innego jak myśli, które stają mi na drodze. Moje nowe myśli będą pozytywne i przyniosą mi spełnienie. Ja bym powiedziała, rewelka, rewelka, rewelka. O pozytywnym myśleniu, jego wpływie na moje życie mogłabym powiedzieć dużo, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj jeszcze tylko afirmacja na dzisiejszy dzień. Bezpiecznie jest się zmienić, nie boję się zmian. Czyli znowu, nie bać się pozytywnie myśleć. I proszę Państwa, bardzo ważna rzecz, nie zniechęcać się. To nie jest tak, że nagle dwa dni dobrze pomyślimy, ma się to zdarzyć. Jeżeli my myśleliśmy negatywnie 40 albo 50 lat, to dajmy temu dobremu losowi trochę więcej czasu, żeby te dobre rzeczy, nasze myśli, nasze wizualizacje mogły się zakorzenić tu i teraz. Radosnego dnia!